Cześć. W ostatnim filmie opowiadałem Wam o technice 16-sekundowego lekarstwa. W filmie dzisiejszym postaram się pokazać, jak w praktyce to wykorzystać. Film będzie podzielony na dwie części. Będą to dwa sety rozegrane przeze mnie z moim trenerem. I w pierwszym secie grałem normalnie, starając się zaangażować w grę i uzyskać jak najlepszy wynik. W secie drugim już świadomie próbowałem wykorzystać, bo trudno powiedzieć, że w pełni wykorzystywał, technikę 16-sekundowego lekarstwa. Zapraszam do oglądania, zobaczcie, ocencie, jak to wyszło. W tym pierwszym secie starałem się grać normalnie, jak to po treningu jest. A po treningu jest zazwyczaj tak, że jestem pobudzony, zmotywowany, więc mam sporo energii na tych kilka pierwszych piłek. Oczywiście jest to zdradliwe, bo jak tą energię wypalę, to później przez resztę meczu jest trudniej się zmotywować do gry i trudniej zagrać. Jak mogliście widzieć, pierwszy punkt zdobywam dość łatwo. No, z dużym zapasem energii. Robert jeszcze nie wszedł w ten mecz, ja wszedłem. I jest ta motywacja, jest ta chęć do gry. W drugim popełniam błąd, próbując atakując, ale cały czas jest chęć do gry i motywacja. Już trzeci punkt zaczyna się od ataków Roberta. W trzecim punkcie widać trochę tanking, mocno on już jest widoczny przy czwartym i piątym punkcie. Jak tutaj widzicie, kolejno Robert je zdobywa, a ja mam opuszczoną taką postawę, opuszczoną sylwetkę. Brak tych rozładowania emocji, brak skupienia na grze. Robert wymusza szybkie granie i ja się temu poddaję. Nie walczę w tym żaden sposób. Tu kolejny punkt, rzuciłem rakietę do drugiej ręki, trochę zapominając o tym, że mam nie stosować tego 16-sekundowego lekarstwa i jednak trochę to robię. Ale nie przynosi to korzystnego efektu, bo w głowie się też reflektuje, myślę nad tym, co zrobić, że nie powinienem, że trochę cheatuję. No, trudno jest wyłączyć coś, czego człowiek stara się uczyć i jednak to robić. Ze strony drugiej nie mam tego jeszcze w pełni wyćwiczonego, nie jest to moje naturalne zachowanie i mam tendencję do tego wycofania się, rozpatrywania tego, co zrobiłem dobrze, co źle, to wszystko powinienem wyłączyć, ale tego na korcie nie robię i trochę się temu teraz poddaję. Ale oczywiście cały czas walczę o to, żeby nie musieć tych pompek robić. Więc motywacja do walki niby jest, znaczy niby jest. Jest motywacja do walki, nie ma zaangażowania w grę. Nie ma bycia tu i teraz na korcie, bo cały czas w głowie odbywają się różne analizy i myślenie o tym, co zrobić powinienem, a nie być tu i teraz. Drugi mój punkt zdobyty trochę przypadkiem, bo jak mogliście zauważyć, rakieta niewłaściwie ustawiona, ta piłka trochę niecelowo poszła w ten udany skrót. Więc więcej tu szczęścia niż rzeczywistego zagrania. No i później po tym serw, do którego zupełnie nieprzygotowany jestem, podszedłem byle jak, no i też się tak skończył. No i Robert tutaj wykorzystuje cały czas tą swoją przewagę, że on lubi grać szybko, narzucać tempo, więc on przyspiesza szybkie krosy, szybkie serwy, nie daje mi czasu na odpoczynek, przemyślenie sytuacji na korcie. I dzięki temu zdobywa punkt za punktem. No i w ostatnim decydującym punkcie próbowałem trochę zagrać na czas, trochę się zrelaksować i skupić na grze, a nie bardzo mi to wyszło. Trochę więcej niby energii, ale to nie jest coś, co być powinno. To nie jest coś, co w ramach 16-sekundowego lekarstwa byśmy sobie wytrenowali, wyćwiczyli. No i przechodzimy do serwu drugiego. Tutaj już starałem się kontrolować grę i w pełni wykorzystywać to, o czym mówi technika 16-sekundowego lekarstwa. Pierwszy punkt niefortunnie nie zdobyty, ale jest zaangażowanie. Popatrzcie, staram się być wyprostowany. Niestety dałem Robertowi zagrać szybko, zanim przyszedłem do trzeciej, czwartej fazy tego przygotowania, ale jestem skupiony na piłce, jestem wyciszony, wewnętrznie wyciszony, nie rozpatruję, a raczej staram się skupić. No i Robert popełnia błąd, ok. Natomiast
Ja tutaj świadomie wykorzystuję czas na przejście z jednej strony na drugiej, przygotowanie się i uderzenie, czyli zaserwowanie wtedy, kiedy jestem na to gotów. I to dosyć szybko skutkuje, bo wykorzystuję okazję, która się trafia. Jestem przygotowany do tego skrótu, zagrywam go dobrze, silnie, celnie, więc jest ok. Przy serwie też oszczędzam swój czas, podążam za swoim flow, tak? Trudno o lepsze nazwanie tego. Popełniam błąd, trochę niby próbuję go rozpamiętywać, szybko przekształcam to w rozgrzewanie ramienia, przejścia do punktu zagrywki i do punktu odbioru, przepraszam, i oczyszczenia umysłu. No, trochę jestem tutaj już rozproszony, gdzieś ta koncentracja uciekła, ale szybki skrót to daje mi znowu czas na to, żeby zaserwować, więc daje mi czas na to, żeby się skupić, popatrzeć na rakietę, popatrzeć na Roberta, spróbować trochę presji i zagrać wtedy, kiedy ja jestem gotów, a nie wtedy, kiedy on narzuca takie tempo. No i to od razu skutkuje trochę ciekawszą, agresywniejszą wymianą. Jest więcej energii w tych piłkach, więcej dokładności. Ja też jakby energiczniej do tego biegam i popełniam punkt. Oczywiście na treningu możemy się pobawić w takie gesty trochę ubliżające przeciwnikowi, w dużym cudzysłowie ubliżające, ale w trakcie meczu albo towarzyskiego z osobą, której dobrze nie znamy, już na pewno nie na meczu turniejowym, nie możemy sobie pozwolić na gesty pokazujące na naszą głowę, że coś tam się dzieje, coś robimy, których celem jest deprecjonowanie czy rozproszenie przeciwnika. To absolutnie nie przystoi, ale tutaj traktowałem to jako zabawę i bawiliśmy się z tym Robertem, tymi gestami, tą moją postawą. Oczywiście dla mnie to od razu miało efektywny, pozytywny efekt, bo miałem czas na to, żeby się skupić, przygotować i wejść, cały czas to będę chyba powtarzał, no zagrać wtedy, kiedy ja byłem na to gotów. Tutaj świadomie opóźniam zagrywkę, żeby uciszyć emocje i odbierać dopiero wtedy, kiedy jestem na to przygotowany. Cross, z którym sobie nie radzę w żadnych warunkach, no jestem za wolny. Trochę tu już widać, że się rozproszyłem. Ale znowuż, udało się zaatakować przy trochę słabszym serwie i wyszło to skutecznie w dużej mierze dzięki temu, że byłem skupiony i przygotowany. Robert mi życie ułatwia, popełniając kolejny błąd. Znowuż się bawimy tym przypomnieniem, że gram z 16-sekundowym lekarstwem, czyli na dopingu mentalnym. No, tym razem mi to nie pomogło. Dobre zagranie do tyłu, szkoda, że nie było widać, jak ta piłka spada tam tuż pod ścianą. I tutaj przegrana piłka, ale staram się mieć wyprostowaną postawę, przerzucanie rakiety do drugiej ręki. Zaraz po tej przegranej piłce odszedłem z miejsca, gdzie błąd popełniłem, gdzie się nie udało. Uspokajam emocje, podchodzę do kortu, do punktu odbioru serwisu dopiero wtedy, gdy jestem na to gotów. I odbierając, staram się być już przygotowany na to mentalnie, zupełnie zakotwiczony tu i teraz, nie myślę o niczym, jestem tylko skupiony na tym, że za chwilę poleci piłka i trzeba ją skutecznie odebrać. Mam wrażenie też, że dzięki temu podejściu poprawiła się jakość moich odbiorów tych serwów. Są one agresywniejsze, dokładniejsze przy ścianie, ale to może być moje subiektywne odczucie. Chociaż patrząc na poprzedni serw i na ten serw, widzę poprawę tej jakości. No i tutaj już brakło motywacji i energii. Nie powinienem tak odpuścić te piłki, powinienem atakować i do niej biec, bo to nie była piłka nie do odebrania. I podsumowując, to co mieliśmy okazję zobaczyć. W tym pierwszym
meczu w pierwszym secie było wyraźnie widać, że chodziłem przygarbiony, brakło tej motywacji, Robert narzucał tempo gry, ja się temu poddawałem, więc nie miałem czasu na to, żeby się uspokoić, skupić na byciu tu i teraz i oczyścić umysł przed zagraniem piłki. Znaczy przed odebraniem piłki, tak? Bo przed zagraniem piłki to faktycznie miałem tak chwilę czasu, żeby się przygotować. Natomiast trochę świadomie tego nie robiłem. Trochę też brakowało mi energii. W drugim secie, kiedy wykorzystuję w pełni 16-sekundowe lekarstwo, mam nadzieję, że widzieliście to na filmach, te momenty, kiedy rzeczywiście daję upust emocjom, kiedy jest to możliwe. Rozładowuję te emocje właśnie przez kontakt z Robertem, bo w trakcie takiego meczu sparingowego mogliśmy sobie na to pozwolić. Później jest ten moment uspokojenia, staram się dotknąć rakiety, wracam do nawyku dotykania stringu, do patrzenia na miejsca łączenia się na ciągu, żeby na chwilę się skupić na wzroku, uspokoić oddech, uspokoić myśli. Gdy jestem gotów, to też szybkie przygotowanie do zagrania bądź odbioru, czyli krótki rytuał i w tym momencie krótkie myślenie o tym, co za chwilę zagram. No i ostatnia faza, kompletne oczyszczenie umysłu, na ile to tylko możliwe, być tu i teraz, nie myśleć już o tym, co będę robił, tylko czekać albo na swoje zagranie, czyli albo wyprowadzać swoje zagranie, albo czekać na zagranie piłki przez przeciwnika i odbiór. Na tych dwóch filmach, one były nagrywane jednego dnia, więc słabość jest taka, że nie miałem czasu przećwiczyć więcej tego 16-sekundowego lekarstwa. Wiedziałem, że znam je, wiedziałem, że je będę wykorzystywał, więc trochę też mogło być to sugestywne moje podejście do tego, co dzieje się na korcie, czyli mogłem sobie sugerować, że teraz nie wykorzystuję, więc powinienem udawać mniejszą motywację. Nie starałem się tego nie robić, bo jednak walczyłem o to, żeby pompek nie robić. Ze strony drugiej, ten drugi set, w którym już wykorzystywałem to 16-sekundowe lekarstwo, widać, że nie jest jeszcze ono moją taką pełną naturą, ale starałem się je wdrażać, będę je sukcesywnie trenował, powtarzał po to, żeby ono było takim moim naturalnym zachowaniem. I to, czego mi zabrakło, to jeszcze trochę takiej asertywności, trochę siły do tego, żeby zatrzymywać grę tam, gdzie Robert przyspiesza. Na turniejach mi się czasami to udaje. Przeciwnicy byłem skonfundowani, bo oni zaserwowali, więc dlaczego sędzia mówi led? No mówi led, bo ja byłem tyłem do ciebie, albo nie byłem w ogóle przygotowany, a ty zagrywasz. A punkt, a nie przypomnę sobie, który punkt przepisów mówi, że przed serwem trzeba sprawdzić, czy przeciwnik jest gotowy i czy sędzia potwierdził też gotowość do serwu. I wtedy przyznaje się z automatu, znaczy z automatu, sędzia przyznaje led w takich sytuacjach. W tym drugim secie widać trochę, jak w pewnym momencie zabrakło mi energii, wróciłem w te naturalne swoje tory takiego tankingu, czyli przeczekiwania do meczu. Tak, brakło mi energii, wiem, że zdobyłem te swoje punkty, które pozwolą mi już nie pompować i trochę wycofuję się z tej gry. Z tym muszę walczyć, wy też jak będziecie analizować swoje filmy, mam nadzieję, że od czasu do czasu sobie nagracie, popatrzycie, jak ćwiczycie z tą waszą postawą mentalną, złapiecie momenty, które nie są takie, jak wam się wydaje, że są, które mogą być szkodliwe w sensie takim, że przecierają się ścieżki umysłowe, wypracowujecie sobie zachowania, których chcielibyście uniknąć później w turnieju, w jakimś meczu o jakąś stawkę, więc trzeba je wyłapywać, pracować świadomie nad nimi, żeby je wyeliminować, żeby one się nie powtarzały, żeby naszym naturalnym zachowaniem było dążenie do utrzymania się w grze, do walki o każdą piłkę, nie rozpatrywanie błędów, tylko skupienie się na byciu tu i teraz. No i takie ciekawe podsumowanie, że później jeszcze chyba jeden set zagraliśmy, całkiem sporo tego było grania, trening wcześniej był też intensywny, ale z kortu wyszedłem mocno podbudowany mentalnie. Czasami po ciężkim wysiłku, po ciężkim treningu wychodzę zadowolony, ale zmęczony mentalnie. A dzięki temu podejściu, dzięki temu staraniu się dotarciu do flow, wyszedłem tego dnia z kortu taki naprawdę zadowolony, ucieszony tym, że miałem fajny trening, że fajnie mi się to udało. Oczyściłem się jak rzadko kiedy, zdarza mi się po ciężkich, trudnych treningach, gdzie dużo myślenia, oczyścić myśli z pracy, ze stresu codziennego i wyjść takim oczyszczonym, ale mam wrażenie, że tym razem było to pogłębione, pełniejsze, wyszedłem naprawdę odprężony, zadowolony,
i chciałem dalej grać albo od razu wrócić na kolejny trening czy do kolejnego grania. I takich uczuć, takiej postawy życzę wam na kortach. Do następnego.